Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Maciek, a to jest znowu Kwadratowa Masakra. Kolejny odcinek pokazowy, kolejny odcinek informacyjny, powiedzmy, który pokazuje wam, co udało mi się do tego czasu wybudować. Okej, jak widzicie, ścianki, która tutaj była ostatnio na odcinku budowniczym, już nie ma. Korytarz jest już dużo dłuższy i ma on dużo więcej jakby pomieszczeń zagospodarowanych już, w związku z czym zaraz wam pokażę, co dokładnie się zmieniło. Odcinek będzie dosyć krótki, dlatego że zmian jest sporo, ale nie są one aż tak przejmujące, żeby je jakoś długo pokazywać. Jak widzicie, tutaj zrobiłem część, gdzie produkuje się różne surowce. Surowce, jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Więc tak od samego początku, głównym i najbardziej podstawowym surowcem, który się tutaj zbuduje... What the fuck, który się tutaj zdobywa? Co ja chciałem powiedzieć? Głównym surowcem, który się tutaj zdobywa, a bardziej główną rośliną, która się tutaj hoduje, jest właśnie zboże, czyli ta najbardziej podstawowa roślina, która była jako chyba pierwsza rośliną hodowlaną w Minecrafcie. Była pierwszą rośliną hodowlaną w Minecrafcie, dokładnie. Tak jak powiedziałem, ale jak mówię, nie znam języka polskiego i mi się coś często miesza. Dobra. A tutaj jest takie zejście. Zrobiłem tak, że z tamtej strony, tak żeby się wygodniej zbierało. Cześć. Ciebie muszę później zebrać. Cześć, ciebie też. W każdym razie, to jest takie specjalnie zorganizowane, że tutaj jest, zobaczcie, zejście. Spada się, tam się idzie się tak, w tą stronę, zbiera się wszystko, wchodzi się tam, znowu się zbiera wszystko i dynst tutaj, i tutaj się spada. I tutaj mamy skrzynki oczywiście z rzeczami. Po jednej stronie są nasionka. Nasionka wykorzystamy potem do zrobienia różnych potraw. Kolejną, myślę, strefą, jaką będziemy robić, będzie właśnie strefa... strefa, no ta mieszkalna, czyli tam będzie stołówka i tak dalej, będzie duża kuchnia. Także myślę, że część z tych rzeczy wykorzystamy właśnie w tej kuchni, bo zaraz wam pokażę zresztą na przykładzie takiego seeda. Kliknę U, żeby zobaczyć, jakie rzeczy można z nim zrobić, zobaczcie. Można zrobić z niego burgera choćby, burgera ze szczura, to jest dosyć ciekawa sprawa. I oprócz tego można zrobić też mnóstwo rzeczy z samych nasion, zobaczcie, z samych nasion można robić takie rzeczy jak sałatki, jak jakieś takie jedzenie jakby, nie wiem, kiełkowe, nie wiem jak to nazwać, otręby to się chyba nazywa, oatmeal, otręby? Nie wiem, możliwe. Można robić jakieś taki mieszankę z nasionami, jakieś takie, nie wiem, jak to nazwać, kiełki czy coś takiego, w każdym razie dosyć fajna rzecz. Można robić, to jest tak dużo rzeczy, które można robić właśnie, tak dużo potraw, że naprawdę zobaczycie, jakie ogromne ilości będziemy tego mieli w kuchni w najbliższym czasie i jak wygodnie i zróżnicowanie będzie się tutaj żyło, jeżeli ktoś będzie miał ochotę właśnie się tutaj przeprowadzić. I właśnie taka jeszcze mała informacja, prawdopodobnie będzie tutaj miał kwaterę Gurgi, czyli jeden właśnie z graczy Kwadratowej Masakry, gdzieś tam pewnie znajdziecie i pewnie znacie, jeżeli oglądacie Kwadratową Masakrę, na pewno wiecie, kto jest Gurgi. W każdym razie Gurgi gdzieś tutaj będzie miał swoją siedzibę, dlatego że planujemy pewien projekt związany z transportem, więcej nie zdradzę, i być może go zobaczycie w przyszłych odcinkach, takich właśnie o budowaniu lub nawet takich przygodowych. Cholera wie, o co jeszcze nie schodzę, żeby nie zdradzać. Okej. Więc idziemy dalej. To jest oczywiście zboże. Każde z tych takich zaułków będzie miało oczywiście dwa piętra. Przynajmniej postaram się, żeby miało dwa piętra. Na razie dwa piętra mają chyba tylko te dwa pomieszczenia, czyli zboże i melony. Tutaj macie melony oczywiście. Melonów mamy mnóstwo, ale z melonów też się robi całkiem fajne rzeczy, także już niedługo będzie ich dużo mniej, bo przerobimy część na inne. Tutaj się oczywiście wchodzi i to jest dalsza ścieżka melonów. I tak, dokładnie tak jak poprzednio. Schodzi się tędy. O, tutaj się troszeczkę nieco uszkadza, bo nie zrobiłem żadnych drabinek, ale postaram się jeszcze jakoś zrobić, albo jakąś wodę zrobić, jeszcze nie wiem jak to rozwiążę. W każdym razie jest taki właśnie fajny motyw, tam też zapomniałem, bo nie mam niestety tych płytek za dużo, więc muszę je przerobić i powstawiać. To wszystko jest nieskończone, jak widzicie, tutaj się kończy ta ścieżka tych, to się nazywa kwarc. Kwarc jest dosyć ciężki do zdobycia, w związku z czym budowanie podłogi z kwarcu to jest straszna męczarnia. Ja niestety chcę, żeby ten kwarc tutaj był, w związku z czym ciężko jest mi go zebrać. Jak widzicie, już tam prawie ścieżkę mam do końca zrobioną, jeszcze tylko z tej strony zrobię ścieżkę. A że mam trochę kilofów fortuna, 3, to będę się starał zbierać tego... Oła, znowu tu wlazłem przypadkowo. Będę się starał tego zbierać całkiem sporo, żeby wykończyć tą ścieżkę już niedługo. Okej, idziemy dalej wzdłuż ścieżki. Tu byliśmy. Okej, i tutaj jest farma drzewa. Farma drzewa, która jest strasznie wysokim pomieszczeniem i strasznie dużym, największym chyba z tych pomieszczeń takich, znaczy na pewno największym, z tych takich właśnie, gdzie się produkuje jakieś surowce. To się zbiera tylko i wyłącznie drewno. Nie są to drzewa jabłkowe, także zbiera się tylko i wyłącznie drewno. I to jest bardzo fajny motyw.
Nie ma tu jeszcze przygotowanych skrzyń, gdzie by się chowało te rzeczy, ale to w przyszłości też już gdzieś jakoś zapełnię. Jest tutaj 47 drzew i jak ja ostatnio kopałem, całe te drzewa skopałem, to zrąbało mi się około 4 staków drewna. Także naprawdę bardzo fajny motyw i bardzo szybko się tutaj zdobywa drewno. Chyba 4 staki, jeżeli dobrze pamiętam. Około 4 staków właśnie. Jest taka szybko, ładna, tak to całkiem estetycznie wygląda. Ściany będą tak, jak to jest pokazane właśnie z tego kamienia takiego, jak to się nazywa? Z cegły takiej zrobionej z kamienia. Okej, okay, kolejne pomieszczenie. Jak widzicie, tutaj każde pomieszczenie ma taką obramówkę. Ona będzie oczywiście innego koloru. Każda będzie innego koloru, żeby łatwiej rozpoznać. To też, to wygląda dosyć brzydko z tego siana, także pomyślę jeszcze, co zastąpić, czym zastąpić to siano. Dajcie cynki, jeżeli będziecie mieli jakiś pomysł oczywiście. No i tutaj jest wejście do kolejnej farmy, farma ziemniaków. Mamy już podwójną skrzynię ziemniaków, w związku z czym ciężko jest, kurde, już mi to tego zbierać, bo naprawdę zbierałem się już tego masakrycznie dużo. Będzie jeszcze drugie piętro oczywiście tych ziemniaków. Z ziemniaków też się da zrobić parę rzeczy fajnych, tak, z innymi wszystkimi tymi rzeczami, także przy okazji ubiorę sobie te ciuszki i wam zaraz opowiem coś o tym. W każdym razie zawsze zbieram tego dużo więcej, żeby potem przerabiać to na jakieś różne inne rzeczy. I wytłumaczcie mi jeszcze jedną rzecz, bo ja nie ogarniam Minecraftu za bardzo, a tutaj mam takie czasami placki niewyjaśnione, bo sadzę tutaj oczywiście ziemniaka, ale on wypada jakby z ziemi. Czy to jest jakiś efekt tego, że jest jakieś małe oświetlenie czy coś? Bo woda jest obok, także nie wiem, co mogłoby być powodem tego. Jeżeli będziecie mieli jakiś pomysł, to napiszcie mi, bo byłbym bardzo wdzięczny, bo takie puste placki na środku pola są troszeczkę denerwujące i mało estetyczne. Także jakbyście mi znaleźli jakiś na to sposób, dlaczego mi to tak wypada, to napiszcie w komentarzach. Proszę was tam o też zlajkowanie tych komentarzy, żeby żebym widział, który właśnie odpowiada na to moje pytanie z filmiku. Okej, okay, idziemy dalej. Tutaj mamy z kolei farmę marchewek, dokładnie to samo co obok, marchewki też się już zbierają, z marchewek też jest całkiem sporo rzeczy do zebrania. Tutaj mamy farmę trzciny, niestety nie automatyczną, próbowałem robić automatyczną, ale to jest za mało miejsca na to, żeby zrobić automatyczną farmę. Dokładnie tak samo właśnie jest z dyniami i z dynie tam zaraz będą i z melonami. Na melony też jest strasznie mało miejsca, żeby zrobić taką farmę, że ona się automatycznie niszczy. Dlatego muszę po prostu za każdym razem biegać z mieczem i to zbierać, ale na szczęście tego wypada tyle, że to nie jest żaden problem w ogóle zebrać. Tak samo jak z tą trzciną, ona dosyć szybko rośnie. Tutaj mamy kostki. Znaczy to są kostki, to są jakieś takie placki z cukru. Tu mamy osobny cukier. Staram się zapełnić tą całą skrzynię właśnie takimi stakami po 32. Bo i się da stakować właśnie po 32, także z takimi stakami tych kawałków cukru właśnie. Fajny motyw. To się je, tutaj całkiem sporo właśnie, całkiem sporo karmi, że tak powiem, także to jest bardzo fajny motyw. Tu mamy farmę jabłek. Obecnie ona jest strasznie opróżniona. Tutaj rosną jabłka na tych liściach. Ona jest opróżniona dlatego, że jeszcze dzisiaj to zbierałem, a one nie wolno. Nie rosną zbyt szybko. Chciałem powiedzieć wolno rosną i oczywiście mi się zawsze za szybko myślę. Tutaj jest takie wejście na górę, żeby wejść na korony drzew. Na koronach drzew też mnóstwo rośnie tych jabłek, dlatego można je zbierać, tak jak ja teraz właśnie to czynię. Zrobię też takie przejście tutaj, żeby można było spokojnie przeładzić bez żadnego problemu. Nie było jakiejś masakry w zbieraniu tego, bo ciężko się zbiera jednak te jabłka, jak się nie ma dostępu do... ciężko się zbiera jabłka, bo tutaj jest dosyć nisko, nie? Ja nie chcę kopać jeszcze jednego poziomu, bo to za duże pomieszczenie by było, nie chcę tego robić. Dlatego, że chcę też coś być może na górze jeszcze zrobić, na kolejnym piętrze. Także właśnie nie chciałem kopać wyższego poziomu i zrobiłem taki właśnie tunelek tutaj, żeby można było przejść sobie spokojnie, zebrać bez żadnego problemu. Potem sobie zeskoczyć tutaj, jak już się zbierze, hop, i schować do skrzyni to, co się udało zebrać. Widzicie, jabłek już też mam trochę, jabłka się też przydadzą. To sobie założę. Zrobię sobie taką fajne ciuszki z futra. Chcę mieć tego futra więcej, żeby sobie porobić więcej takich ciuszków, bo to jest fajny motyw. Tutaj mamy dynię. Standardowo dynię. Tak samo jak tam poprzednio, też będzie drugie piętro, także możecie się tego spodziewać. No i ostatni element tej strefy produkcyjnej, skupionej właśnie głównie na produkcji żywności w sumie, bo coś by innego produkować, jeżeli nie hodowlę właśnie żywności robić jakieś. To jest farma. Tutaj są krówki. Krówki, które się mnożą. Hop, hop,
hop, i niech się mnożą, niech produkują nowe dzieciaki. Dlatego, że jak będziemy mieli tutaj całkiem dużo, jak będziemy mieli całe ten pomieszczenie zapełnione tymi krówkami, to ja będę się usilnie starał je powoli eksterminować, żeby zdobywać jakieś skórki i mięso. Dlatego, że właśnie jedyne, czego nie brakowało tutaj u mnie, to było mięso. Spójrzmy prawdzie w oczy. Brakowało mi, kurde, mięsa, a mięso się przydaje, w związku z czym... Znaczy, mięso się przydaje. No, mięso też jakieś żarcie, nie? A ja chcę mieć wszystkie rodzaje żarcia tutaj, a przynajmniej większość, żeby było to strasznie zróżnicowane i fajne. Dlatego musiałem też jakieś mięso sprowadzić. I pierwszym motywem właśnie mięsnym były krowy. Krowy już tutaj są, już się rozmnażają. A mam już tam przygotowaną też jedną świnię, tak jak wam pokazywałem w poprzednim odcinku. Tutaj na końcu są też świnie. Zaraz tam dolecimy. O, tutaj na końcu są też świnie owce i konie też, i jedna kura. Kura niestety nie jest bardzo skłonna, żeby produkować jajka, tak jak już mówiłem wcześniej. Owce też niedługo przeprowadzimy tam, jak już tylko wydrążę większy tunel, ale mam zamiar właśnie je też przeprowadzić tam i tam będziemy robili farmę właśnie tych owiec. Zrobimy też tam farmę kur, zrobimy farmę świnek i zrobimy farmę koni, ale nie tych koni z Mow Creatures, tylko tych podstawowych, bo chcę mieć wszystkie zwierzęta podstawowe właśnie w jednym miejscu. A oprócz tego postaram się też zrobić jakieś farmy. Tutaj, jak widzicie, już nie ma zwierzątek, bo tutaj wcześniej, chociaż nie, wy nie widzieliście tego momentu, znaczy tego miejsca wcześniej, bo tutaj były jeszcze takie zwierzątka, które biegały sobie i to były jakieś takie imienne węże, imienne komodo dragony. Ja je wszystkie pozabijałem, bo one mi nie były potrzebne. I one były też imienne. Mnie strasznie denerwuje to, że one są imienne. Ja wolę, żeby one nie były imienne. Dlatego jeżeli macie jakiś sposób, żeby zrobić, żeby na przykład komodo dragony, które ja hoduję, żeby się rozmnażały, ale nie tak, że... znaczy nie, żeby... Jest jakiś sposób na rozmnażanie komodo dragonów, prócz takiego oswajania ich, czy stworzenia jakichś jajek? Ale da się jakoś wydobyć inaczej jajka niż zabijając komodo dragona, a to bym był bardzo wdzięczny, dlatego też wtedy bym porobił farmy komodo dragonów i tych innych stworów, żeby farmić sobie skóry gadów choćby, które też są bardzo fajnym motywem. I przydałoby się też na przykład hodować jakieś wilki czy czegoś takiego, bo chciałbym mieć te futro, żeby robić sobie te futrzane ciuchy dla mieszkańców na zimę. Chociaż na zimę i tak tu będzie ciepło, ale wciąż będą prawdopodobnie jeszcze takie miejsca, w których będzie zimno, dlatego że chcę zrobić taki ogromny, fajny ogród botaniczny i mam nadzieję, że mi się to uda już w najbliższym czasie. Okej, więc tak, dziękuję za oglądanie. Zobaczymy się w przyszłym odcinku przygodowym. Nie wiem, jaki on będzie, jeszcze nie mam go nagranego, także nie będę wam nic tutaj na razie zdradzał. Zobaczymy, kogo uda mi się zebrać do odcinka. W odcinku przyszłym budowniczym, czyli za dwa odcinki, będziemy prawdopodobnie, znaczy będę wam prawdopodobnie prezentował już gotową, zbudowaną strefę mieszkalną. A jeżeli nie gotową, to przynajmniej jakąś taką większą część gotową tej strefy mieszkalnej. I w strefie mieszkalnej zobaczycie m.in. takie rzeczy jak stołówki, kuchnie, jakieś takie miejsca, gdzie będzie można sobie enchantować rzeczy, jakieś biblioteki, tego typu sprawy. Oraz także, jak najbardziej, apartamenty i mieszkania. Okej, dziękuję wam bardzo za oglądanie w tej sytuacji. Trzymajcie się, do zobaczenia i oczywiście zapraszam też, żeby zerknąć na Facebooka. Na Facebooku postaram się też umieszczać jakieś informacje na temat tego, jaki jest progres tej budowy, jeżeli kogoś to by interesowało. Także dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Pa, pa!